pokój i dobro Pisma Świętego Antoniego z Padwy. Rada dla grzesznika. Z tego powodu, że miłosierdzie Boże jest większe niż jakakolwiek złość grzesznika, powinien on robić to, co zrobił Manasses, o którym napisano. Modlił się do swego Pana, Boga i czynił bardzo wielką pokutę. Prosił Go i błagał usilnie. Taki grzesznik powinien te cztery wskazania przeciwstawić wyżej wymienionym działaniom szatana, a więc powinien modlić się do Pana, aby uwolnił go z ręki szatana, czynić pokutę, aby rozerwał łańcuchy złego postępowania, prosić go, aby zniszczył więzy złego nawyku i usilnie błagać, aby go wyrwał z zamętu zaślepionego umysłu. A miłosierny Bóg, któremu miłosierdzie jest bez miary, zrobi to, co zrobił z Manassesem. Wysłuchał modlitwę jego i przywrócił go do Jeruzalem na królestwo jego. Bóg wysłuchuje modlitwy skruszonego i upokorzonego grzesznika i przyprowadza go do Jerozolimy, do swojego królestwa. Czym jest owa Jerozolima, jak nie udzieleniem łaski, odpuszczeniem grzechów, pojednaniem grzesznika z Bogiem, które rodzi pokój, gdzie króluje ten, kto z więzienia i z łańcuchów wszedł na królowanie. I po tym może poznać, że sam Pan jest Bogiem, który go wyzwolił i wyrzucił z niego nieczystego ducha, o którym zostało powiedziane. Duch nieczysty wyszedł z człowieka. Cztery etapy nawrócenia. Te cztery, myślenie tylko o rzeczach ziemskich, nieczystość, próżna chwała i złość, prowadzą duszę do pogrzebania jej w piekle. Ale gdy Pan dotknie sumienie grzesznika ręką swego miłosierdzia i złotą różdżką męki, wspomniane cztery wady zostają powstrzymane, a dusza, zwróciwszy się ku sobie dzięki wzywającemu Bogu, biegnie ku życiu i posłuszeństwem odpowiada Zbawicielowi. Dlatego dalej jest powiedziane: Młodzieńcze, Tobie mówię, wstań. Zwróć uwagę na cztery wyrażenia. Wstał, usiadł, zaczął mówić i oddał go jego matce. Taki jest właściwy porządek powrotu do życia. Grzesznik powinien najpierw wstać z grzechu, bez brzydzenia się nim i wstręt. Po drugie, powinien usiąść, to jest upokorzyć się przez skruchę serca. Trzecie, powinien wyznać na spowiedzi i w ten sposób Pan odda go jego matce, to jest łasce Ducha Świętego. Odpowiednie wyjaśnienie tych czterech czynności znajduje się w księdze Estery. O pierwszej, a mianowicie o wstręcie do grzechu, mówi Estera. Panie, który masz wiadomość wszystkich rzeczy i wiesz, że w nienawiści mam chwałę pysznych i że się brzydzę łożem nieobrzezanych i każdego obcego. Ty znasz słabość i potrzebę moją, że się brzydzę znakiem pychy i mojej chwały, która jest na mojej głowie w dniach mojego ukazywania się i że jest mi to niemiłe, jak podpaska w czasie krwawienia miesiączkowego. Taki dusza, która chce powstać z grzechu, powinna obrzydzić się światową sławą i mieć wstręt do wad. O drugiej, a mianowicie o upokorzeniu się przez skruchę serca, powiedziano w tej samej księdze. Estera uciekła się do Pana, bojąc się niebezpieczeństwa, które nadchodziło, a złożywszy odzienie królewskie, wzięła szaty płaszczowi i żałobny należne, a zamiast rozlicznych olejków popiołem i gnojem głowę posypała i ciało swe postami poniżyła i wszystkie miejsca, na których przedtem zwykła była być wesoła, targnieniem włosów napełniła i błagała Pana Boga. Taki dusza, bojąc się niebezpieczeństwa wiecznej śmierci, które zagraża grzesznikom, powinna uciekać się do miłosierdzia Bożego, podjąć płacz pokuty, posypać głowę wspomnieniem własnej nieprawości, ciało swoje wyniszczać postami. Również o wyznaniu grzechów mówi Mardocheusz. Panie, Królu Boże, wysłuchaj prośbę moją, a bądź miłościwy działowi i sznurowi Twemu, a obróć żałobę naszą w radość. A Estera mówiła, Panie mój, który sam tylko jesteś naszym królem, wspomóż mnie opuszczoną, w
tę, która prócz Ciebie nie ma żadnego innego wspomożyciela. Mardocheusz znaczy gorzka skrucha, z której wypływa prawdziwe wyznanie grzechów, udzielająca łaski i przemieniająca płacz pokuty w radość chwały. Jak Pan przywraca pokutującą mu łaskę, jest również powiedziane w tej samej księdze. Człowiek, którego król chce uczcić, ma być obleczony w szaty królewskie i wsadzony na konia, który pod siodłem królewskim chodzi, i wziąć królewską koronę na głowę swą, a pierwszy z książąt i panów królewskich niech prowadzi jego konia, a idąc po ulicy miejskiej niech woła i mówi: tak uczczony będzie ten, którego król będzie chciał uczcić. Królem jest Chrystus, a jego szatami są cnoty, którymi zdobi duszę nawróconą ku niemu. Koniem jest ciało, które poddaje się duchowi i wówczas królewską koroną, to jest miłością Boga i bliźniego, zostaje ukoronowane. Wewnętrzne oczyszczenie. Pokutujących oczyszcza z wszelkich grzechów. Skrucha obmywająca serce ze złości i oczyszczająca ze szkodliwych myśli. Spowiedź święta, modlitwa. Dlatego Pan mówi: nie wzgardzi modlitwami sieroty. To jest pokornego, pokutującego, który mówi: Ojciec mój i Matka moja, to jest świat i porządliwość ciała. Opuściły mnie, Pan natomiast mnie przygarnął. I wdowy, to jest duszy pokutującego, która została już wyzwolona z mocy szatana i nałogu, jeśli wyleje mowę wzdychania. Czyż łzy wdowy nie spływają na twarz, a krzyk jej przeciw temu, który je wyciska? Albowiem z twarzy wstępują aż do nieba. Kto Boga wielbi według upodobania, będzie przyjęty, a modlitwa jego przybliży się aż do obłoków. Modlitwa korzącego się przeniknie obłoki. Post. Dlatego mamy u proroka Joela: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście i w płaczu. A także u Mateusza: ty natomiast, gdy pościsz, namaść twoją głowę i obmyj twoją twarz. Wielka jest moc postu, która leczy choroby duszy i pokonuje obłudę starego wroga. Jałmużna. Dlatego dawajcie jałmużnę, a oto wszystko czystym się wam stanie. Jałmużna chroni również łaskę Bożą. Przebaczenie wyrządzonych krzywd. Dlatego Pan mówi w Ewangelii świętego Mateusza: jeśli odpuścicie ludziom ich winy, odpuści też i wam Ojciec Niebieski wasze grzechy. Unikanie różnych grzechów. Obliczem Jezusa Chrystusa są duchowni przełożeni Kościoła, za pośrednictwem których jakby po twarzy poznajemy Boga. Na tę twarz niewierni Żydzi, to jest przewrotni podwładni, plują, gdy rzucają na przełożonych oszczerstwa i złorzeczą im, mimo że zakazuje tego Pan słowami: przełożonemu ludu Twego nie będziesz złorzeczył. Obraz nawróconego grzesznika. Niemowlę się nam narodziło. W sensie moralnym o tym niemowlęciu mówi święty Mateusz: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak to niemowlę, zapamiętaj, kiedy w pieluszkach obudzi się w niemowlę płacze, nagie nie wstydzi się, uderzone tuli się do łona matki. Gdy matka nie chce go karmić własnym mlekiem, smaruje piersi czymś gorzkim. Niemowlę nie zna złości świata, nie umie popełnić grzechu, nie wyrządza zła bliźniemu, nie trwa w gniewie, nikogo nie nienawidzi, nie szuka bogactw, nie podziwia piękna tego świata, nie ma względu na osobę. Niemowlęciem jest nawrócony grzesznik, który kiedyś miał serce nadęte pychą, był wyniesiony w chełpliwości, wielki w posiadaniu bogactw, a teraz stał się niemowlęciem pokornym i wzgardzonym we własnych oczach. On, kiedy czuwa, to znaczy przypomina sobie pierwotne życie, gorzko płacze. Nagi i ubogi ze względu na Chrystusa nie wstydzi się, a także nie wstydzi się obnażyć siebie w czasie spowiedzi. Doznawszy krzywdy, nie wyrządza krzywdy, lecz biegnie do kościoła i modli się za prześladowców i oszczerców.
Jego to matka Kościół przestała karmić mlekiem, gdy pierś cielesnej rozkoszy, którą zwykł ssać, namaściła mu goryczą kar. Pokutujące. I będzie jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Drzewem jest człowiek pokutujący, który jest zasadzony nad płynącą wodą łez albo obfitości łask. Jego korzeniem jest pokora, wyrastającym pniem posłuszeństwo. Gałęziami są dzieła miłości rozciągające się na przyjaciół i nieprzyjaciół. Liśćmi słowa życia wiecznego, owocami niebiańska chwała, która ma początek, środek i koniec bez końca. Początkiem jest słodycz kontemplacji, której w jakiś sposób doznaje człowiek pokutujący. Środkiem odpoczynek duszy po śmierci ciała. Końcem bez końca uwielbienie obojga w wiecznej szczęśliwości. Środki do świętości. Oto drabina została postawiona. Dlaczego więc nie wstępujecie? Dlaczego pełzacie po ziemi na rękach i nogach? Wstępujcie więc do góry, ponieważ Jakub widział aniołów wstępujących i wstępujących po drabinie. Wstępujcie więc, o aniołowie, o przełożeni Kościoła, o wierni Jezusa Chrystusa. Wstępujcie, mówię, ku kontemplacyjnemu podziwowi, jako słodki jest Pan. Wstępujcie celem przychodzenia z pomocą i pociechą, ponieważ tego wymaga bliźni. Dlaczego usiłujcie wstępować inną drogą niż po drabinie? Którędykolwiek indziej chcielibyście wstępować, grozi wam upadek. O nierozumni i leniwi sercem, nie mówię do wierzenia, ponieważ wierzycie, lecz i szatani wierzą, ale twardzi i kamieni do działania. Czy macie nadzieję wejść na górę Tabor do odpoczynku światła, do chwały niebieskiej szczęśliwości inną drogą niż po drabinie pokory, ubóstwa, uczestnictwa w klęsce Pana? Zaiste nie, ponieważ takie jest słowo Pana. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i idzie za mną. A Jeremiasza, ojcem nie będziesz nazywał i nie przestaniesz iść za mną. Potrzeba czuwania. I byli w tej krainie pasterze czuwający i obywający nocne straże nad swoim stadem. W starożytności Rzymianie dzielili noc na cztery czuwania i na zmianę strzegli miasta. Nocą jest obecne życie, w czasie którego jakby w nocy chodzimy. My sami, jeden drugiego, to jest naszych sumień, nie widzimy. Często urażamy stopy, to jest uczucia duszy. Kto w czasie tej nocy chce dobrze strzec swojego miasta, powinien podczas niej odbywać pilnie cztery czuwania. Pierwsze czuwanie odnosi się do kruchości związanej z narodzeniem. Drugie do złości nieprawości. Trzecie do nędzy pielgrzymowania. Czwarte do pamięci o śmierci. W pierwszym powinien być czujnym, aby zdawał sobie sprawę z własnej marności. W drugim, aby się umartwiał. W trzecim, aby opłakiwał. W czwartym, aby się obawiał. Szczęśliwi owi pasterzy, którzy w czasie tej nocy czuwają, ponieważ znakomicie bronią swojej trzody. Zwróć uwagę, że z dwóch powodów pasterz czuwa nad swoją owczarnią, a mianowicie, aby złodziej nie skradł albo aby wilk nie porwał. My wszyscy jesteśmy pasterzami. Naszą trzodą jest mnóstwo dobrych i szczerych myśli oraz pragnień. Nad tą trzodą powinniśmy pilnie czuwać, aby złodziej, to jest diabeł, nie okradał złymi podszeptami, a wilk, to jest pożądliwość cielesna, nie porywała przez wyrażanie na nią zgody. Spojrzenie Boże. Znowu jednak zobaczę was i rozraduje się wasze serce, a radości waszej nikt wam nie odbierze. Pamiętaj, że Bóg patrzy na nas w potrójny sposób. Po pierwsze, udzielając łaski. Dlatego powiedział Natanaelowi: widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Ten jest pod drzewem figowym, kto wybiera sobie życie w cieniu oziębłego postępowania i w świerzbie wyuzdanego ciała. Na tego Bóg spogląda, gdy udziela mu łaski. Po drugie, patrzy, gdy strzeże udzielonej łaski. Dlatego w Księdze Rodzaju jest powiedziane:
Pan zobaczył wszystko, co stworzył. Było to bardzo dobre. Wszystko, co Pan czyni w nas, gdy udziela łaski, jest dobre. Lecz gdy patrzy, to znaczy zachowuje je w nas, wtedy wszystko jest bardzo dobre, to znaczy doskonałe. Po trzecie, widzi nas, zabierając nas do siebie. Dlatego mówi, znowu was zobaczę i rozraduje się wasze serce. Marność i utrapienie. Widziałem wszystko, co się dzieje pod słońcem, a oto wszystko marność i utrapienie ducha. Zwróć uwagę na to, że pod słońcem jest marność, a nad słońcem prawda. Dusza więc, która znajduje się pod słońcem z powodu miłości do rzeczy doczesnych, a nie znajduje się nad słońcem z powodu kontemplacji rzeczywistości niebios, cóż innego powinna czynić, jak tylko płakać i wzdychać? Słusznie są połączone marność i utrapienie, gdzie bowiem jest marność rozkoszy ziemskich, tam jest utrapienie śmierci wiecznej. Gdybyś się więc o tym przekonał, na pewno byś płakał.